Wśród dotychczasowych 14 laureatów tej nagrody byli sami mężczyźni. Czeska dokumentalistka Helena Trzeszczikowa jako pierwsza kobieta została laureatką Smoka Smoków podczas tegorocznej edycji festiwalu. Kapituła przyznająca nagrodę doceniła ją za kobiece spojrzenie dokumentalistki, zaciekawienie losem swoich bohaterów i usuwanie się w ich cień, a także za kultywowanie czeskiej tradycji dokumentu. Nagrodzona, by wyrazić swoją wdzięczność odbierając nagrodę, mówiła po polsku. Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj z Państwem. Nagroda jest dla mnie wielkim honorem. Dziękuję bardzo. Docs to Go, czyli dokumenty warte pokazania światu, można było obejrzeć podczas trzeciego dnia festiwalu. Wśród 8 prezentacji znalazły się m.in. dokument Ojciec i Syn Pawła i Marcela Łozińskiego i Birmańskie obręcze Moniki Pawloczyk. Możliwość zaprezentowania nieukończonego jeszcze projektu własnego dokumentu przed programerami festiwali i dystrybutorami pojawiła się po raz pierwszy podczas tegorocznej edycji festiwalu z inicjatywy Krakowskiej Fundacji Filmowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To są większości filmy, które są finansowane przez instytut albo się zbierają do tego, żeby aplikować o finansowanie. I to jest nasz taki gest trochę, gest sympatii, gest miłości do dokumentu i takiej próby pomocy filmowcom. Organizatorzy KFF-u nie zapomnieli także o najstarszych widzach. W cotygodniowym cyklu Dojrzałego Kina pod Baranami zaprezentowano dokument Krakowiaczek Cia. Projekcji towarzyszyło spotkanie z bohaterem filmu, australijskim twórcą filmów animowanych i wieloletnim przyjacielem festiwalu Joramem Grossem. Ci, którzy zdecydowali się środową noc spędzić na Kazimierzu, nie powinni żałować tego wyboru. W klimaty rosyjskiego folku, jazzu i muzyki klezmerskiej w iście odeskim stylu wprowadził festiwalowych gości zespół La Minor, który tuż po projekcji filmu Nie ufaj, nie bój się, nie proś zszedł z ekranu, by zagrać koncert na żywo. Podobno tym filmem Jacek Buławut ma się pożegnać z dokumentem. W ramach krakowskich premier dokumentalnych reżyser zaprezentuje szerszej publiczności Wirtualną wojnę. Obraz środowiska internetowych graczy będzie można obejrzeć w najbliższy piątek o godzinie 18 w kinie Kijów Centrum.